Lorem ipsum et... Czekaj, od nowa. Piąteczki to wolę taki home office. Nazywam się Maria Borowy, jestem UX Designerem w Merixstudio i pracuję tu już ponad 3 lata. Cześć, jestem Jakub, pracuję w Merixie od trochę ponad roku jako UI Designer. Mam na imię Kasia. Pracuję jako UX Designer w Merixie, dołączyłam około 2 lata temu. Ciężko jest określić jeden typowy dzień z życia UX Designera w Merixie, bo w zależności od tego, nad jakimi i iloma projektami aktualnie pracujemy, no to może wyglądać zupełnie inaczej każdego dnia. Z reguły każdy projekt, który zaczynamy w Merixstudio, zaczynamy pracą warsztatową razem z klientem i w zasadzie cały proces projektowy to jest bliska współpraca właśnie z klientem, ale też bliska współpraca z zespołem deweloperskim. Bardzo lubimy wszelkie warsztaty, mikrowarsztaty, wspólne rozkminianie rozwiązań. Kultywujemy takie podejście bardzo zespołowe do projektów, w związku z tym bardzo szybko na etapie już pozyskania klienta i pierwszych jakby spotkań z nim spotykamy się wszyscy, łącznie z deweloperami. Wszyscy jesteśmy zaangażowani, więc nie ma takiego podziału sztywnego na designerzy, UX designerzy, UI designerzy, deweloperzy. Wszyscy jakby jesteśmy trochę product designerami, tylko każdy jest trochę odpowiedzialny za coś innego w projekcie. Współpracujemy na stałe z działem engineering. Zazwyczaj nawet siedzimy razem z zespołami. To bardzo ułatwia współpracę, dlatego że ilekroć pojawiają się od nich jakieś pytania, to no bardzo łatwy jest kontakt między nami. To jest raczej hej, a jak zrobić coś tam? Albo hej, co miałaś na myśli? Najbardziej lubię projektować aplikacje mobilne. To trochę wynika z tego, że mam tutaj największe doświadczenie. I tak się składa, że pracowałem przy jednym projekcie dosyć dużej aplikacji mobilnej z branży finansowej. Chyba jest to aplikacja, przy której najlepiej się tutaj bawiłem. Na aplikację składa się bardzo dużo widoków, które są przepełnione bardzo różnego typu danymi, czyli wykresy, tabele, wszelkiej maści, dane liczbowe, porównania itd. Więc było tam spore wyzwanie, jeżeli chodzi o poukładanie tych informacji, żeby były czytelne, a jednocześnie atrakcyjne wizualnie. Osoba, która chciałaby do nas dołączyć, powinna być bardzo ciekawa świata, ciekawa ludzi, dlatego że projekty u nas są bardzo zróżnicowane. Pracowałam na przykład nad projektem z działu fintech, z dziedziny fintech, no ale też pojawiają się z branży jakiejś lifestyle'owej, turystycznej, edukacyjnej. Oprócz tego, że projektant powinien posiadać wiedzę na temat tego, jak projektować, to fajnie by było, żeby też nie miał problemu z kontaktem z drugim człowiekiem, był otwarty, lubił pracę warsztatową, no i też miał dobry angielski, ponieważ nasi klienci to głównie klienci zagraniczni.